Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na bardzo ciekawą lekcję, która dotyczy wykorzystania całek do tego, aby obliczyć pola ograniczone wykresami funkcji. Rachunek całkowy jest częścią szerokiej analizy matematycznej. Oczywiście całki pojedyncze, od nich się zaczyna, później się etapami przechodzi przez całki podwójne, całki potrójne i wykorzystanie tych wszystkich całek w różnych dziedzinach nauki. Na tym kursie zajmujemy się całkami pojedynczymi. Najpierw była całka nieoznaczona, później oznaczona, a na tym spotkaniu chcę Ci pokazać, że całki oznaczone wykorzystywane są do tego, aby obliczyć pole figury ograniczonej jakimiś wykresami. Te wykresy będziemy sobie rysować i będziemy się zastanawiać, co to jest za figura, jak policzyć pole tejże figury. Na przykład, znasz wzór na pole kwadratu, znasz wzór na pole prostokąta, na pole koła. Te wszystkie wzory możesz łatwo wyprowadzić przy użyciu całek. Narysować w układzie współrzędnym kwadrat i zastanowić się, jak całki wykorzystać do policzenia pola kwadratu, czy też do policzenia pola koła. My oczywiście tego nie robimy, bo skoro znamy te wzory i uczymy się ich od szkoły podstawowej, się je po prostu dzieciom wbija do głowy te wzory, więc no wiadomo, nie ma sensu, żeby je jeszcze raz liczyć tutaj tylko całkami. Zajmiemy się na tym spotkaniu trudniejszymi figurami, prawda? Figurami bardziej nietypowymi, które powstają z ograniczenia różnych wykresów. I tym właśnie będziemy się zajmować. Jak policzyć pola ograniczone, figur ograniczonych różnymi wykresami funkcji. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić na kilku przykładach, Ciebie nauczyć tego właśnie, żebyś mógł samodzielnie rysować w układzie współrzędnych wykresy i zastanawiać się, jak policzyć pole przy użyciu całki oznaczonej wykresu, pole jakiegoś tam figury z wykorzystania wykresu po prostu. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie nam się miło rozwiązywało zadania, więc zapraszam Cię do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to spotkanie. Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, chciałam pokazać za pomocą wzoru, jak policzyć pole figury ograniczonej chociażby dwoma na początek wykresami funkcji. Wyobraźmy sobie, że mamy jedną funkcję y równa się f od x, druga funkcja y równa się g od x. I mnie interesuje pole tej figury, która jest ograniczona tymi dwoma wykresami, czyli popatrz, takiej figury. Ja ją nie będę nazywała. To ani kwadrat, ani koło, ani elipsa. To jest jakaś figura. I teraz jak policzyć pole tej figury? Po pierwsze, musimy wyznaczyć punkty, w których te wykresy się przecinają. To jest pierwsza rzecz. Załóżmy, że ten punkcik to będzie jakiś x1. Argument nas interesuje oczywiście. I ten punkcik wyznaczamy, ale nas interesują same argumenty. I teraz popatrz. Pole tej mojej figury, ja nazwę figurę, niech będzie duże f, pole figury f, to się będzie równało co? Będzie to całka, tak liczymy właśnie pole, całka i teraz dolna granica całkowania to jest tutaj ta mniejsza liczba x1, a górna granica całkowania to jest ta większa liczba x2, czyli liczymy całkę oznaczoną od x1 do x2, z czego teraz? I teraz co robimy? Tak jakby przebijalibyśmy od dołu nasz ten obszar F. Wyobraź sobie, że bierzesz linijkę i tak od dołu przebijasz, tak? Jeżeli będziesz tak przebijał od dołu, to teraz najpierw oczywiście tego dotkniesz, a później tego. Więc zasada jest taka, że górną funkcję od niej odejmujemy tą dolną. Czyli u mnie górna funkcja, co będę przebijała, to jest f od x. Odejmujemy ta dolna, co będę przebijała, czyli g od x i oczywiście po dx. Czyli zawsze od dołu sobie tak właśnie jakby przecinamy i zastanawiamy się, co od góry nam przebiło, a co od dołu. Czyli od górnej odejmujemy dolną. Tak sobie zawsze zapamiętaj. To jest dosyć łatwe, bo ci się powinno też skojarzyć z granicami całkowania, prawda? Tu jest górna granica, tu jest dolna. Czyli od górnej odejmujemy dolną. Od górnej funkcji odejmujemy dolną. Czasem się tak składa, to zależy od przykładów, że nasz obszar dzieli się na dwa. Na dwie części. I wtedy trzeba zrobić całkę jedną oznaczoną, dodać całkę drugą oznaczoną. To wszystko zależy od tego, jak narysujesz wykres, czy jak to będzie wyglądało, jakie są dane w zadaniu, prawda? Od różnych czynników, ale to teraz możesz potraktować jako wzór. Jeżeli masz taką sytuację, że masz górną i dolną, to właśnie tak liczy się pole tejże figury tutaj. Taki fajny
wzór na to, na wykorzystanie całki oznaczonej do liczenia różnych pól figur. Jako pierwszy przykład mamy do policzenia pole zawarte pomiędzy krzywymi. Pierwsza krzywa jest funkcją i ma wzór y równa się x kwadrat. To Ci się powinno kojarzyć ze szkoły średniej. Jest to klasyczna nasza parabola, więc narysować ją nie będzie problemu. Natomiast ta druga krzywa, y kwadrat równa się x, niestety to funkcja nie będzie. Dlatego używam słowa krzywa, bo to funkcja nie będzie. Popatrz, jak ona troszeczkę tak w budowie jest do tej podobna, nie? Tak troszeczkę jest podobna. W związku z tym, skoro jest podobna, to jest tylko taka sytuacja, że tu jest x bez kwadratu, to jest z kolei y w kwadracie. Zapamiętaj, gdybyś układ współrzędny, który ja przygotowałam, odwrócił sobie, czyli twoją osią pionową byłoby x, a poziomą byłoby y, to by była tak jakby parabola, ale przy tym odwróconym układzie. Czyli jednym słowem możesz to potraktować jako odwróconą parabolę. Czyli tutaj sobie zapiszemy parabola, a to będzie odwrócona parabola. No dobrze jest to rozpoznawać, prawda? Odwrócona parabola. No i teraz tak, pamiętasz to, co powiedziałam na wstępie lekcji, potrzebne nami są punkty przecięcia. Więc żeby wyznaczyć punkty przecięcia, no trzeba to jakoś popodstawiać, przyrównać do siebie. Oczywiście y z y, czy też x z x. No to myślę, że pod tego y równa się x kwadrat sobie przepiszemy. I dobrze by było tutaj, obojętnie, możemy pod tego x tu podstawić y kwadrat, bo to chodzi o to, żeby tak naprawdę układ równań rozwiązać. Ale nie ma sensu pisania klamerki, tylko będziemy podstawiać pod x y kwadrat i to do kwadratu, jak widzisz. Czyli będzie y równa się y do czwartej, ja tu przerzucam, czyli y do czwartej minus y równa się 0, wyciągam y przed nawias, mam y do trzeciej minus 1 równa się 0, czyli z tego y wynosi 0, a z tego, jak spierwiastkujemy, y to 1. Ale wiesz, tam są x-y potrzebne, nie? Czyli musimy wrócić do x-ów. No to teraz wrócimy sobie chociażby do tego, nie ma to znaczenia, czyli wnioskujemy, że skoro y 0, no to x oczywiście też będzie zerem. No to skoro tutaj mamy taką sytuację, że skoro y jest jedynką tutaj, to x będzie u nas też jedynką. Czyli jak za y postawię 1, to będę miała x równe 1 lub x równe minus 1. Zapiszę, tak? Bo to tak jakbym napisała, że x kwadrat jest równe 1, nie do tego. Ale uwaga! Jak x będzie równe 1, jest ok, a jak x będzie minus 1, no to jak y kwadrat da minus 1? Więc to jest sprzeczność. Zatem nasze tutaj te krzywe będą przecinały się w punktach 0, 1. Musimy sobie ustalić jednostkę, niech tu będzie 0, tu niech będzie jedyneczka. I teraz tak, no to zrobimy sobie kilka punktów, bo trzeba to mniej więcej narysować. Ale wiemy już, że mamy punkt przecięcia 0, 0, no to ja mogę kropeczką zaznaczyć. I drugi punkt przecięcia 1, 1. No to jak tu jedynka, to tu niech będzie jedynka. Tak. I teraz popatrz, najpierw narysujemy jedną parabolę. Nie musimy się nie wiadomo jak starać. Wiesz o tym, że jak jest ten punkt, to będzie też ten symetryczny. Czyli najpierw to narysujemy parabolę. I to będzie, ja podpiszę y równa się x kwadrat. Natomiast teraz narysujemy tą odwróconą parabolę, czyli tak jakby popatrzyłam z tej strony, prawda? Będzie odwrócona, zresztą widzisz, jak to będzie wyglądało. No to ja tutaj będę tak rysowała. Ona będzie odwróconą parabolą. No dobrze jest wiedzieć, że właśnie chodzi o to, że to jest odwrócona parabola, nie? I teraz popatrz, chodzi o jakie pole? Czego? No tego kawałeczka, nie? Tej części. No więc jeszcze tylko podpiszę tutaj tak. I teraz tak, gdybym ja chciała podpisać wzór przy tej krzywej, to jest tak, że tu mam jedną część, tu mam drugą część. Ja jak chcę wzór podpisać, to ja muszę y, nie? Czyli ja teraz jak będę chciała, to ja mu powinnam napisać, że y to jest pierwiastek z x, albo y to się równa minus pierwiastek z x. No wiesz, tak jak w szkole średniej pierwiastkujemy, nie? Tylko teraz tak, ta górna część to jest pierwiastek z x, a ta dolna część to jest minus pierwiastek z x. W związku z czym nam jest potrzebne to y równa się, żeby wykorzystać ten wzór na całkę, nie? Wykorzystać. No więc w takim wypadku liczymy pole naszej figury tym właśnie wzorem przy użyciu całki. Czyli będziemy mieć całkę oznaczoną i granica.
dolna, górna, 0, 1, my już wiemy, gdzie się przecinamy, prawda? Chodzi nam o te x-y, dla których te wykresy się przecinają. I teraz w nawiasie będzie tak, ta górna funkcja, jakbym ja to tak przebijała znowu, popatrz, od dołu bym przebijała, to nam się, z góry nam się tym przebije, a z dołu nam się tym przebije, tą funkcją. Więc górna funkcja to jest pierwiastek z x, odjąć, a dolna funkcja, ta, to jest x kwadrat, czyli odjąć x kwadrat i pod x. Jeżeli byś sobie zmienił kolejność, to ci wyjdzie pole ujemne, więc powinieneś się też kapnąć, aha, to pewnie coś jest nie tak, bo przecież pole być ujemne nie może. No to proszę bardzo, ja jeszcze przepiszę, to zazwyczaj są proste całki, ja tutaj zamienię na potęgę x do jednej drugiej minus x kwadrat pod x. Tutaj żadnego podstawienia, nic nie kombinujemy. Od razu będziemy stosować wzory. Podnosimy o 1, czyli będzie x do 3 drugie nad 3 drugie minus x do trzeciej nad 3. I to oczywiście już nie jest w całce, ale muszę zasygnalizować granicę całkowania. Albo tak, albo po prostu kreseczką. Mogę zrobić w nawiasie, a mogę taką kreseczką. Teraz tak, no tu by pasowało odwrócić. Czyli będę miała 2/3 i najpierw postawiamy górną granicę całkowania, czyli jedyneczkę, no to razy 1, minus, jak jedynkę postawię, to będzie 1/3. Teraz jest odjąć dolną granicę całkowania, tak jak to było w całce oznaczone. Jak podstawię 0, no to mam i tak 0 i minus i tak będzie 0. Zapisałam, ale w zasadzie tego oczywiście nie musiałam. Czyli mam 2/3 minus 1/3, czyli wychodzi 1/3. Popatrz, pole tejże figury, no takiej malutkiej w zasadzie, nie? Tej figury to jest po prostu 1/3. Jest to kawałek, który powstaje z ograniczenia tych dwóch krzywych. Jako drugi przykład mamy do policzenia pole ograniczone hiperbolą o równaniu x, y równa się 4 i prostą x plus y równa się 5. No po pierwsze te wzory nam nie pasują, bo tak ze szkoły średniej, jak pamiętamy hiperbole, to raczej byśmy chcieli, żeby się zaczynało od y, czyli dzielimy przez x, czyli mamy y, to się równa 4 nad x. No lepiej, prawda? I to jest hiperbola. Czasem może być napisane w treści, co to jest, a czasem musisz wiedzieć, nie? A tutaj prosta, czyli też przerzucam, mam i minus x dodać 5, no i to jest prosta. To akurat są obie funkcje, więc nie ma problemu żadnego. No i teraz po pierwsze trzeba policzyć punkty ich przecięcia. No i narysować wykres. Niektórzy robią tak, że najpierw rysują wykres, później liczą punkty przecięcia, ale no dosyć wygodnie jest zrobić tak, że się najpierw policzy punkty przecięcia. No więc co zrobimy? No tworzymy jakby układ równań, ale skoro tu jest y, tu jest y, to ja po prostu wystarczy, że to przyrównam. Wiadomo, że x zerem być nie może, to jest logiczne, jeżeli chodzi o tą hiperbolę. No zapiszę, ale to i tak nie będzie miało dla nas znaczenia, ponieważ nie wyjdą nam takie problemowe jakieś x. Przerzucam na jedną stronę x kwadrat minus 5x plus 4 równa się 0. Popatrz, pomnożyłam przez x. Dojdę do równania kwadratowego. Deltą liczymy 25 minus 4 razy 4, czyli minus 16. To jest 9. Spierwiastkuję 9 i mam 3. No i oczywiście liczę x1. To będzie 5 minus 3 nad 2, czyli 1. I x2, które będzie 5 dodać 3 nad 2, czyli 8 nad 2, czyli 4. W sumie mi to wystarcza, ale gdybyś chciał, żeby było widać te punkty, no to do x dolicz y, podstaw sobie obojętnie, czy tu, bo tu jest wygodnie. 4 nad 1 to jest 4. I do tego x też policz mu kolegę y, czyli 4 nad 4 to będzie 1. No dobrze jest to mieć, bo wtedy my sobie te punkty zaznaczamy. Jednostka niech będzie tutaj taka, 1, 1 i tak. Dla jedynki mamy 4, 1, 2, 3, 4 i tu jest kropeczka. I dla czwórki 1, 2, 3, 4 mamy jedynkę. No i teraz już tak, w sumie to wystarczy, jak tak od ręki narysujemy sobie tą hiperbolę, bo wiesz, tutaj nie jest ważna estetyka, tylko ważne, żebyś wiedział, gdzie się przecinają. I tu będzie ta druga część tej naszej hiperboli. No ale wiemy, że i tak tu się przecinają. No to teraz, skoro tak, to musimy narysować prostą. Ale prosta jest o tyle fajna do narysowania, że w zasadzie skoro ja znam już dwa punkty przecięcia, to do narysowania prostej wystarczy linijka, no i dwa punkty. No to dwa punkty mamy, więc ja tą prostą narysuję tutaj i przy użyciu linijki i jest pięknie. I teraz o który obszar chodzi? Chodzi o ten malutki tutaj obszar, jego pole. Czyli my mamy policzyć pole tejże właśnie figury. No więc skoro tak, jeszcze tylko może podpiszmy.
Tu jest y równa się 4 nad x, a tu będzie y równa się minus x plus 5, bo to jest dla mnie ważne, żeby podpisywać. Zatem piszę, pole mojej figury to będzie całka oznaczona, granice całkowania wiadomo jakie, z x-ów sczytujemy. Najpierw się przecinam dla jedynki, a później dla czwórki, czyli granica od 1 do 4, otwieramy nawias. I teraz pamiętaj, tak jakbym od dołu przebijała tą moją, ten mój obszar, czyli u góry mam prostą, czyli będę miała minus x plus 5, odjąć. Teraz tą dolną, co przebijam, ta dolna, co przebijam, to jest hiperbola, czyli 4 nad x. I to jest oczywiście pole x. Jak widzisz, tutaj te całki są banalne, bo w tych polach chodzi o to, żebyś umiał narysować, powiedzieć, policzyć granice całkowania, tak? Zapisać co minus co, a nie tyle, żebyś jakąś nieskomplikowaną, niesamowicie całkę liczył. No to teraz liczymy sobie zwykłymi wzorami, czyli tak, mamy minus x kwadrat nad 2, dodać 5x, to będzie całka, minus 4, logarytmy naturalne z x i granice całkowania mamy od 1 do 4. No więc zgodnie z tym, co żeśmy się uczyli już wcześniej, to zgodnie z tym podstawiamy najpierw górną granicę całkowania, czyli mam tak, minus 4 do kwadratu to jest 16 nad 2, czyli będzie minus 8, dodać 5 razy 4 to jest 20, minus 4, logarytmy naturalne, z czwórki już nie potrzebuję wartości bezwzględnej. Teraz mam odjąć, otwieram nawias, żeby tak było elegancko i podstawiam jedyneczkę, będę miała minus 1 drugą, dodać 5, minus 4, logarytmy z jedynki po prostu. To się równa, liczę dokąd się da. Tu mamy 12 minus 4 logarytmy z czwórki. Tu będę miała 4,5, ale mamy minus 4,5. I tu będę miała, popatrz, logarytm z jedynki, zastanówmy się, tu jest w podstawie e. E do której daje 1? Oczywiście do zerowej, czyli ten logarytm po prostu wynosi 0. Dlatego tu mamy minus i minus plus, 4 razy 0 to i tak jest 0, więc tego po prostu nie będę pisała. No i teraz mamy to, co możemy, to ze sobą odejmiemy, czyli 12 minus 4 i 1 druga to jest 7 i 1 druga, minus 4 logarytmy z czwórki. Tyle wynosi idealnie policzone pole tejże figury. Jeżeli byś chciał w przybliżeniu, no to musisz sobie przy użyciu kalkulatora powiedzieć, ile to jest logarytm z czwórki, pomnożyć razy 4, no i odjąć 7,5 minus 4 razy te logarytmy z czwórki. No ale to jest już tylko kwestia tego wyniku przybliżonego, bo wynik dokładny mamy tutaj właśnie. Jeżeli te dwa przykłady to dla Ciebie za mało, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie www.aikamat.pl. A ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną, na kolejny kurs, bo być może oprócz całek również coś innego będziesz potrzebował. Zapraszam, do zobaczenia!